Jestem profesorem nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie zarządzania. Czyli ja przyjechałam z Politechniki Łódzkiej. Oprócz wykształcenia ekonomicznego jestem inżynierem, technikiem i łączę ekonomię z praktyką, tak? Ekonomię z praktyką. Ja się zajmuję naukowo, zajmuję się relacjami między nauką a biznesem w ramach czterowymiarowej helisy, ja o tym powiem, gdzie oprócz nauki biznesu jest jeszcze administracja i społeczeństwo. I to nowe, o czym ja naukowo teraz prowadzę naukowe badania, chodzi o to, żeby nie doprowadzić tylko do komercjalizacji innowacji, tylko żeby naukowcy nie robili tego, co każe przemysł, bo to jest bardzo krótkowzroczne. Chodzi mi o to, żeby naukowiec dostrzegł potrzebę społeczną, czyli na przykład w Polsce bardzo dużo ludzi choruje na nowotwory, tak? I nasze na kancer. I u nas są przede wszystkim lekarstwa zagraniczne. To chodzi o to, żeby taki naukowiec, zespół polski dostrzegł potrzebę, że brakuje tego leku i prowadził właśnie badania w tym kierunku, tak? Czyli ja robię badania. No, naukowe, tak? Research. Ja robię badania naukowe w tym kierunku, na ile naukowcy z polskich uczelni, czyli z Politechniki, z Uniwersytetu i Polskiej Akademii Nauk rozumieją ten problem, tak? I rezultaty tych badań będą na koniec października. I ja jako, bo ja jestem w tej chwili już naukowcem, nie dydaktykiem, ja prowadzę tylko zajęcia z wyższymi latami studiów i studia doktoranckie i ja będę pisała książkę, ale już wyjeżdżam wtedy na Uniwersytet Amerykański do Hiszpanii. Tak. I ta książka się ukaże, będzie można ją dostać w internecie, to na pewno. I na pewno ktoś z Państwa, z pracowników naukowych, dlatego że mój dziekan wysyłając mnie poprosił, że do Polski na moje wykłady, na staż naukowy, na visiting professor może przyjechać dwóch naukowców stąd. To oni zapłacą za wszystko i tak. No to wtedy już ta książka będzie na koniec, to już będziemy mogli bardziej porozmawiać o szczegółach. A w tej chwili ja pokażę Państwu wykład standardowy, który ja prowadzę dla studentów czwartego roku i doktorantów z przedmiotu, który się nazywa projektowanie i wdrażanie innowacji, tak? Ja zawsze jak prowadzę wykład, to podaję studentom literaturę do studiowania. Pierwsza to jest literatura taka podstawowa i trzecia pozycja to jest właśnie moja książka Polskie praktyki innowacyjne, aspekty teoretyczne i badania empiryczne, tak? Tu jest projektowanie, wdrażanie innowacji, to jest kurs, tytuł kursu, a wykład innowacje, pojęcie, istota, rodzaje ich źródła i działalność innowacyjna organizacji. To jest jedna część wykładu. Druga część wykładu będzie dotyczyła krótka zarządzania wiedzą, bo żeby można prowadzić działalność innowacyjną, musi być przepływ wiedzy. Oczywiście, żeby można było mówić o innowacjach, to przede wszystkim należy rozumieć słowo kreatywność, creativity jest. Kreatywność, czyli to jest proces, który polega na tym, żeby być, krótko mówiąc, otwartym, tak, na wszelkie nowości, dostrzegać istniejące problemy, tak, żeby nie zamykać się tylko w instytucie i w laboratorium.
I twórca, wtedy mówimy, że twórca, człowiek kreatywny ma przede wszystkim na celu tworzenie czegoś nowego. Zawsze twórcami są ludzie sztuki, tak? Czyli kompozytorzy, no oni zawsze robią coś nowego. Tutaj przygotowałam na tym slajdzie, w jaki sposób kreatywność jest określana w literaturze, tak? Jest taki Borbyl i on twierdzi, że kreatywność to jest proces generowania pomysłów do rozwiązania konkretnego problemu. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że powstawanie innowacji to jest proces innowacyjny. To nie jest tak, że wymyślę i od razu to będzie. To jest proces innowacyjny i tak samo kreatywność. Dzisiaj coś wymyślę, ale ja będę myślała nad tym jutro, pojutrze i tak dalej, tak? I właśnie to jest bardzo ważne. Do podstawowych składników kreatywności zaliczamy wiedzę. No bo cóż z tego, jeżeli my coś wymyślimy, a nie będziemy mieli wiedzy, nie będziemy kompetentni. No ja na przykład nie mogę wymyśleć silnika samochodowego, tak? Bo ja nie jestem inżynierem mechanikiem, ale ja mogę wymyśleć na przykład, jestem inżynierem chemikiem i mogę pracować specjalista polimery, ja mogę na przykład wymyśleć jakiś tam nowy rodzaj opony, tak? Ścieralność jakoś i tak dalej, czyli trzeba mieć wiedzę, no zdolności intelektualne, tak? Czyli zdolności, motywacje. No motywacja jest bardzo, bardzo ważna, dlatego że jeżeli ja nie będę wiedziała, że ja za to nie dostanę pieniędzy, no to po co mi to robić, tak? Albo motywacja finansowa, albo motywacja taka, że na przykład ja coś wymyślę i będę mogła to opatentować, tak? I osobowość, no to są różni ludzie, tak? Jedni są bardziej otwarci, inni są bardziej zamknięci. I teraz biorąc pod uwagę sam problem, sam aspekt kreatywności, na tych następnych slajdach będę pokazywała Państwu, już nie będę tego czytała, tylko będę Państwu pokazywała różne podejścia do innowacji, tak? Czyli wprost innowacje z kreatywnością łączył Rogers. Jest i on uważał, że jest to pomysł, sposób i tak dalej, tak? To Państwo macie na slajdach. W ogóle, jeżeli chodzi o samą historię innowacji, to za twórcę innowacji uważamy Josepha Schumpetera, tak? Josepha Schumpetera. I ja zaraz powiem, to są okres bardzo dawny, ubiegłe stulecia. I ja zaraz powiem, w czym on upatrywał właśnie w tych sześciu elementach, on upatrywał innowacje. Jak on widział już wtedy innowacje? Czyli pierwsza sprawa, wprowadzenie nowego produktu, czyli to, co już wymyślimy. Następnie nowa metoda produkcyjna, on tak uważał. Znalezienie nowego rynku zbytu, czyli marketing, tak? Pozyskanie nowych źródeł surowców lub półfabrykatów, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży zakupów, czyli nowe grupy, nowe segmenty ludzi i wprowadzenie zmian organizacyjnych, tak? To jest bardzo ważne, dlatego że na podstawie tej bazy Schumpetera w Unii Europejskiej, w OECD, powstała cała metodologia Oslo Manual, która definiuje cztery rodzaje innowacji. Produktowe, procesowe, to są technologiczne, innowacje marketingowe, czyli te nowe rynki zbytu i zmiany organizacyjne, tak? Czyli organizacyjne. Na podstawie tego powstały cztery typy innowacji. Tutaj tak troszeczkę jest historii, pokazuję swoim studentom, jak to następował rozwój gospodarczy wywołany właśnie tą teorią Schumpetera, na podstawie czego on tą swoją teorię opracował, tak? Czyli były pięć fal było. Pierwsza, no to wiadomo, żelazo, woda, energia, druga fala stal, później silnik parowy, później lotnictwo i teraz mamy sieci cyfrowe, tak? Oprogramowania, nowe media, sztuczną inteligencję, tak? Czyli to już mamy tą falę ostatnią. To,
co, o czym mówiłam w tej chwili, ujęcie Rogersa, Schumpetera, to jest typowe ujęcie ekonomisty. Tak widzieli to ekonomiści. A tutaj Drucker jest to, Philip Drucker jest to ekspert zarządzania, ekspert management. I on uważał, że innowacja to jest, należy kojarzyć przede wszystkim innowacje z przedsiębiorczością. Z przedsiębiorczością, a przedsiębiorczość wiąże się wprost ze zmianą, tak? Z czymś nowym. Zakładamy nowy biznes, opracowujemy na przykład nową technologię wytwarzania, tak? Ale pod kątem biznesowym. Czyli na przykład, no, będzie to nowa technika zarządzania tą technologią, tak? Czyli to może być technologia jakaś z wydajnością, tak? Lepsza, czy na przykład opracowujemy organizacyjne nowe systemy pracy, tak? Czyli on wszystko, bo właśnie on twierdzi, że to jest środek, za pomocą którego możemy poprowadzić biznes. Czyli zmiana wzoru produktu, metody marketingu, organizacji, metody zarządzania, tak? Bo on jest uważany za eksperta zarządzania. I tutaj są różne ujęcia innowacji według Druckera. Przede wszystkim bardzo ważne z tego jest, że innowacja zawsze musi być blisko rynku, bo nie można zrobić czegoś takiego, że ja, pani, pan, państwo, wymyślicie, że zrobimy to. Nowy produkt, na przykład nowy rodzaj, nie wiem, długopisu, nowy długopis. Ale chodzi o to, czy ten długopis nam ktoś kupi. To. I dlatego jest bardzo ważne orientować się na rynek, czyli to chodzi o coś innego. My zauważymy, że brakuje tych długopisów na rynku i dlatego my musimy coś zrobić, żeby wymyśleć długopis. Brakuje lekarstw na rynku, takiego lekarstwa i my musimy zrobić, to jest impuls z rynku, potrzeba społeczna, tak? No i on już to, Drucker przede wszystkim zwrócił na to uwagę. Następny, który pisał o innowacjach, jest to Philip Kotler. Myślę, że państwu Philip Kotler to jest znany, tak? Kto to był Philip Kotler? No wiecie? Philip Kotler to był guru marketingu. Żyje ten pan profesor. To jest Amerykanin, który po prostu w Polsce napisał w Stanach Zjednoczonych dobre książki na temat marketingu. One zostały w Polsce przetłumaczone. Ja swego czasu wykładałam marketing i bardzo dobrze znam tą tematykę. Więc on przede wszystkim uważa, że innowacja to jest to, co klient powie, że jest nowe. Czyli na przykład my wymyślimy długopis, tak? I taki długopis będzie można kupić w Warszawie, ale tego długopisu nie będzie w Łodzi. Dla klienta w Łodzi będzie to nowy, więc on uważa, że to już jest innowacja. Coś nowego. Czyli na przykład nawet jeżeli my mamy produkt, ten długopis i ten długopis nam się nie chce sprzedawać i my go do magazynu damy, i za pół roku nowe opakowanie tam tego długopisu, ale mechanizm będzie ten sam. To jest też innowacja, tak? Nowa. Aczuler, on wiąże, Rosjanin, on z kolei zwiąże innowacje z nowym postrzeganiem rzeczywistości, z nowym postrzeganiem świata i właśnie z wiedzą, czyli knowledge, czyli wiedzę, tak? Czyli tutaj tworzenie i synteza wiedzy, tak? I później dyfuzja wiedzy i dyfuzja innowacji. Jeżeli chodzi o Chris Freemana, to on przede wszystkim uważa, że z kolei, że innowacja jest wtedy, jeżeli jest po raz pierwszy sprzedana. Produkt, który się po raz pierwszy sprzedał, on sobie tak uważa. I tutaj mam mojego byłego szefa, profesora
Andrzeja Pomykalskiego. Był on bardzo długi okres czasu moim szefem Katedry Innowacji i Marketingu. W tej chwili już jest emerytowanym profesorem, na emeryturze już nie pracuje w Politechnice. I on uważał, że jest to proces obejmujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, wdrożeniem wynalazku nowego produktu lub procesu. Czyli on się skoncentrował tutaj na innowacjach technologicznych, czyli produkt, proces i bardziej na procesie innowacyjnym, tak? Czyli od początku do końca. I tutaj przechodzę właśnie do ujęcia innowacji nie jako efektu, ale procesu, tak? Czyli to jest tak, innowacja, reasumując, może być albo koncepcją teoretyczną, albo wynalazkiem, albo wdrożeniem dyfuzją. Czyli jeżeli te elementy połączymy, to to jest pełna innowacja, czyli cały proces, tak? Eksploatacja komercyjna, no to jest wdrożenie dyfuzja, czyli to już jest rozprowadzanie różnymi kanałami, czyli rozprowadzanie, sprzedaż, krótko mówiąc, tego produktu różnym odbiorcom. I to jest ważne, że proces przekształcania tej koncepcji wiedzy w nowe produkty, to się nazywa wynalazek. Proces przekształcania koncepcji, czyli tej całej wiedzy, w nowe, realne produkty, to jest wynalazek, tak? I co robimy, żeby wynalazek można było sprzedać? Musimy go opatentować, tak? W biurze patentowym i w Polsce, żeby opatentować, to jest cała procedura opatentowania europejskiego i to bardzo długo trwa i dlatego polscy naukowcy im się po prostu nie chce. Jak coś wymyślą w laboratoriach, to im się nawet nie chce patentować i tu jest problem. Bo ja jeszcze nadmienię, że ja w ramach swojej pracy doktorskiej zajmowałam się transferem wiedzy technologii z uczelni, tak? Z wyższych uczelni technicznych. No i stąd wiem, że naukowcom nie bardzo się chce patentować z Politechniki, tak? Nie chce im się patentować. No, patent. Tutaj Państwu pokazałam rozumienie innowacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To jest taka agencja, która pomaga naukowcom, nie tylko naukowcom, ale naukowcom ma za zadanie tak pomagać naukowcom i biznesmenom w łączeniu tego razem, tak? Czyli tego, co wymyślą naukowcy, żeby chciał biznes, no i żeby potem doszło do patentowania i tak dalej. To jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli oni uważają, że to są prace, które są związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania i potem oczywiście doprowadzeniem do stanu takiego tego produktu, żeby można było mieć konkretnych odbiorców na ten produkt, tak? Czyli stworzenie określonych grup nabywców, czyli segmentów. Co jest ważne, z tego wszystkiego należy rozumieć, zapamiętać, że innowacja przede wszystkim wiąże się ze zmianą i z nowością. To jest bardzo ważne. Zmiana, nowość. Czyli jeżeli my, ja wcześniej o tym mówiłam, jeżeli my na coś spojrzymy, że to jest nowe, czyli wyprodukowaliśmy pastę do zębów, ale ta pasta do zębów nam się nie sprzedawała i my schowamy ją do magazynu i na drugi rok my tylko zmienimy tubkę, opakowanie w jakiejś stojącej tubce kolorowej i my nie zmienimy żadnego składnika tej pasty i to będzie znowu, to jest nowa innowacja, czyli oni to mówią, że to jest właśnie coś postrzegane przez nowe, bo klient nim się zorientuje, nim tam przeczyta, co to jest, to będzie myślał, że to jest nowe, tak? To jest takie trochę oszustwo. No tutaj podałam Państwu, jak w literaturze przedmiotu tak ogólnie jest,
jest postrzegana innowacja, że to są twórcze zmiany w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie. I tutaj co to jest twórczość, ale ja już nie będę do tego wracała. Proszę Państwa, jak sądzicie, dlaczego tak dużo różnych autorów mówi, pisze sobie, każdy w zasadzie chce, tak, o tych innowacjach, dlaczego tak jest? Dlaczego, no ja muszę Państwu z całą stanowczością powiedzieć, że nie ma jednej uniwersalnej definicji, dlaczego tak jest, jak sądzicie? Bo ja tak rozmawiam ze studentami swoimi, dlaczego tak jest? Jak sądzicie? Dlatego, że bardzo krótko badania są prowadzone, tak? Bo dopiero zaczął Schumpeter, tak? I to jest XX wiek, XXI i badania są krótko prowadzone. Dużo się mówi, ale tak naprawdę badania nad innowacjami są dosyć krótko prowadzone. Ja w 2000 chyba roku robiłam doktorat. Transfer wiedzy i technologii z wyższej uczelni technicznej do przedsiębiorstw małych i średnich i to był pierwszy temat w Polsce. No to 2000 rok, tak? To ile? 20 lat temu, tak? To pierwszy temat. I teraz spróbujecie mi na podstawie to, co powiedziałam, czy było zrozumiałe? Czy ja mam coś powtórzyć? Zrozumieliście, tak? Mam coś. Czy ja mówię za szybko? Dobrze. I to ja mam teraz dla Państwa studentów, takie zapytanie, tak? Co jest innowacją? Wprowadzenie do sprzedaży jogurtu w nowym opakowaniu. Czy to jest innowacja, czy nie? Tak. Dlaczego? Mówię, że tak. Dlaczego? Dlatego, że to jest nowe opakowanie, to samo co z tą pastą. I jaki to jest rodzaj innowacji? Produktowa. Ja o tym jeszcze będę mówiła. Już mi się przesunęła. Zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie jest innowacją. Dlaczego? Na przykład przedsiębiorstwo się nazywa XYZ. A za miesiąc się nazywa przedsiębiorstwo papier. Dlaczego? No zmienia się, ale dlaczego? Nie jest innowacją, bo już Państwo macie napisane, już tak szybciej zrobiłam. Dlaczego nie? Bo co? Bo to nie jest ani technologia, zmiany w technologii, ani zmiany w produkcie, ani zmiany w organizacji, czyli w zarządzaniu, tak? Ani w marketingu, no to jest tylko taka zmiana. Zastosowanie oddychających tkanin, tlaki dla sportowców. To jest innowacja czy nie? Tak, jaka? Produktowa, technologiczna, tak? Bo produkt i proces to jest technologia. Zmiana maszyny produkcyjnej na bardziej wydajną, produkującą dokładnie ten sam produkt, co poprzednia. Jest to innowacja czy nie? Dlaczego? Organizacja, tak? Czyli ta organizacyjna, o czym mówił Schumpeter, tak? Czyli to jest organizacja zarządzania. Zmiana kolekcji odzieżowej w sezonach. Na przykład dzisiaj jest taka kolekcja zimowa, tak? A później wiosenna. Jest innowacja, zmienia się. Nie, tak? I wprowadzenie internetowych zakupów grupowych, tak? To takie na internet można znaleźć, tak? Że są wczasy i tam różne rzeczy, można sobie kupić coś. Jest innowacją, dlaczego? Bo jaka to jest innowacja? Marketingowa, tak? Okej. Okay. Proszę Państwa, tutaj na tym macie klasyfikacje innowacji, kryteria różne. Ja nie będę o tym mówiła, bo to można sobie przeczytać, literatura jest podana. Dlatego jest to już takie, nie będę tego mówiła. Tutaj dalej są te kryteria. I teraz jeszcze powiem, co jest bardzo ważne, o takiej grupie innowacji, którą nie wymieniał wcześniej, też za chwilę o tym powiem, podręcznik Oslo Manual, jest to innowacja społeczna. Ja na ten temat, gdybyście Państwa to interesowało, napisałam kilka artykułów, czyli to jest
co się zmienia w społeczeństwie, czyli nowe działanie jakieś społeczne, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, dzisiaj na przykład, co może się u Państwa zmienić w społeczeństwie? O, na przykład, może tak będzie łatwiej. Co może się zmienić w społeczności akademickiej na przykład u Państwa, bo to jest społeczeństwo. Co może się zmienić na przykład, albo co się zmienia w społeczności akademickiej? No, czy Państwo się spotykacie w domu? Przychodzicie do domu, rozmawiacie, czy przepisujecie wykłady, jak ktoś nie przyjdzie jeden od drugiego, co robicie? Nie, już teraz Państwo klikacie na komputer i sobie przesyłacie pocztę, tak? Czyli to, co zmieniają się więzi, relacje społeczne, komunikacja. I to, czyli to jest inne postrzeganie relacji, rzeczywistości, tak? Inne postrzeganie konfliktów, bo są też rodzi różne konflikty. I problem, jaki poważny tutaj się podaje, pojawia problem zaufania, tak? Zaufania. Wzajemnego zaufania, bo na przykład, i to samo jest u naukowców, w tej chwili jak ja chcę wysłać artykuł do Madrytu, to ja naciskam i wysyłam, ale ja nie jestem pewna, czy oni mi tego nie ukradną. A ja miałam taką sytuację, trzeba bardzo uważać, bo kradną wyniki badań, tak? I to samo u Państwa, wy się możecie dobrze nie znać. Tak? To będzie problem. I na przykład, no, ktoś z wyższego roku poprosi, masz wykład z tego? No mam. Pożyczysz mi? No tak, ja ci prześlę, bo mam elektronicznie. I on może ten wykład potem z różne rzeczy z nim zrobić. Komuś sprzedać, opublikować. A prawa autorskie są pana, pani. I tu jest problem. Czyli to musi być to zaufanie, że ja muszę być pewna, że ktoś mi nie zrobi z tego problemu. Tak? I dlatego pojawia się ta innowacja społeczna, czyli to jest nowe działanie mające na celu polepszenie jakości życia osób, tak, bo lepiej się państwu pracuje, narodów, społeczności i tak dalej, bo to jest ciągły rozwój technologiczny. A ja prowadzę wykład z moimi doktorantami i takie robili mi bardzo ładne prezentacje na temat nowych technologii, nowoczesnych technologii. I jak państwo sądzicie, czy, bo w tej chwili jest era technologii, tak? Era wiedzy już w ogóle, cyfryzacji, ale co sądzicie, czy nowe technologie to zawsze jest tylko ach i och, czy niekoniecznie? No jak to jest z tymi nowymi technologiami? No, że co? Proszę Państwa, jak będziecie mieli chwilę czasu, poproście swojego wykładowcę, żeby wam umożliwił zrobienie prezentacji na temat nowoczesnych technologii i wtedy możecie sobie dyskutować, tak? Ja uważam, że nowoczesne technologie są ok, ale one niosą dużo zagrożeń. To nie jest prosta sprawa, tak? Czyli na temat sztucznych inteligencji, roboty, no w tej chwili już jest pełna, na zachodzie w firmach samochodowych jest pełna robotyka. Sam nasi informatycy są bardzo poszukiwani, tak? Ale czy to jest takie dobre, czy to jest takie złe? Brakuje miejsc pracy dla ludzi, tak? Czyli to są takie, to może, to bardzo ładne wychodzą prezentacje, zachęcam do takich prezentacji. Bardzo dużo materiałów jest na ten temat w internecie, jakbyście poszukali, to. Tutaj też innowacje, no to tutaj dalsze kryteria to sobie poczytacie, rutynowe to też tego nie będę, tego to już jest. I przechodzę, to jest ważne, przechodzę do metodyki Oslo Manual. Oslo Manual to jest taka metodyka wprowadzona, zaraz potem to wszystko powiem, bo mam też wprowadzona chyba pierwsza, tam mam te daty, ale chyba jeszcze wcześniej, 96 czy 8 rok, która mówi nam o tym, co rozumieją według standardów
OECD i Eurosatu, jak należy rozumieć innowacje. Oni definiują innowacje produktowe, procesowe, czyli technologiczne, innowacje marketingowe i organizacyjne. Ja w swoim doktoracie wprowadziłam jeszcze innowacje środowiskowe, tak? I oni potem też pisali na temat innowacji środowiska, dlaczego ja, że ja korzystałam z literatury zagranicznej. Ja korzystałam i w Polsce jest to podręcznik unifikujący, czyli uniwersalny nad badaniami, nad innowacją, bo podałam Państwu, że różnie sobie piszą różni autorzy, ale to taki wzięli taką jakby uniwersalizację tej tematyki i to jest potrzebne do statystyk, do na przykład w Polsce Głównego Urzędu Statystycznego, żeby na przykład było wiadomo, ile tych innowacji jest na przykład w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw. Ja korzystałam cały czas z tego metodologii 2005, ale moja doktorantka mi pokazała, że w zeszłym roku wyszła nowa wersja tego podręcznika Oslo Manual. Ja nie mam jeszcze, nie ma tłumaczenia polskiego, ja czytałam oryginał. Więc oni przede wszystkim zwracają uwagę, żeby już nie tylko mówić o innowacjach technologicznych, organizacyjnych, marketingowych w kategoriach takich jednostkowych, osobnych, tak, punktowych, tylko żeby łączyć to przede wszystkim z managementem, z zarządzaniem i przede wszystkim słuchać biznesu. I oni na to zwracają w tej najnowszej wersji Oslo Manual 2018. I tutaj Państwu podaję to, o czym mówiłam. Według Oslo Manual innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, ale to już ogólnie wiemy, to sobie Państwo poczytacie, tak? Produktowe to jest produkt, proces zmiany w produkcie, procesowe dla przypomnienia zmiana w technikach wytwarzania w technologii, marketingowe, nowi odbiorcy, tak? Nowe kanały dystrybucji, nowe segmenty i organizacyjne to nowe na przykład nowe system zmianowy w przedsiębiorstwie, nowe zarządzanie, krótko mówiąc, tak? I to też jest ważne, że metodologia właśnie Oslo podaje wytyczne, kiedy wprowadzane zmiany nie są kwalifikowane, co jest nowością, a co nie. Oni to dokładnie precyzują w odniesieniu do statystyki, tak? Bo potem to statystycy, Główny Urząd Statystyczny zbiera, oni też robią badania. I Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, o czym Państwu wcześniej, oni robią badania w tym kierunku, no i oni potem to są w Polsce są takie monitory zbiorcze opracowania wydawane. O, widzicie, dobrze pamiętałam. Czyli pierwszy powstał podręcznik, jeszcze w Polsce o tym się nie mówiło, w 92 roku. No, ja już w 97 korzystałam, ale ja chyba korzystałam, tak, w 97, ale to tak, to już było przetłumaczone. Ale teraz mówię, korzystałam cały czas w moich badaniach 2005. Bo oni tam w tych kolejnych, 92 to nie znam, oni tam tylko trochę poprawiali, nie? Że tutaj dodali coś, to, ale istota była zawsze ta sama. Cztery rodzaje innowacji i zdaje się w 2005 wprowadzili innowację społeczną. No i tutaj Państwo macie wszystko przedstawione, jak oni tu mówili. W 92 mówili o produktowych. No, procesowych. W 97, bo oni jeszcze dołączyli sektor usług, tak? Bo innowacje są i w biznesie, a biznes może być produkcyjny, tak? Małe, średnie przedsiębiorstwa. W Polsce przede wszystkim gospodarkę napędzają małe, średnie przedsiębiorstwa. A u Państwa? Jakie duże? Małe, mikro? Które napędzają gospodarkę? Małe chyba, nie? Małe i średnie. No, czyli tutaj to samo jest w Unii. I oni jeszcze dodawali, że w małych i średnich są usługi. No, czyli, nie wiem, kosmetyka, fryzjerstwo, usługi transportowe, budowlane, turystyczne, etc.
tutaj Państwo macie, to jest też ważne, żeby się trzymać tej terminologii według OECD Ursatu, czyli według tego OSLO, że jest to wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu bądź usługi, procesu, czyli techniki wytwarzania, nowej metody marketingowej, czyli nowe źródła odbiorców, nowe kanały lub nowa metoda organizacyjna właśnie, ale oni dodają, w praktyce biznesowej, na to już teraz zwracam też uwagę, w miejscu pracy w stosunkach zewnętrznych, czyli to, o czym Państwu wspominałam w innowacji społecznej przy tych nowoczesnych technologiach. Pamiętacie, tak, o tych komputerach, jak mówiłam. No i tutaj oczywiście też macie przytoczoną definicję według tej metodologii OSLO, co to są innowacje technologiczne, to już tak jak oni to uważają. Produkty, procesy wdrożone, jak i nowe pod względem technologicznym oraz znaczące ich udoskonalenia, czyli oni uważają, że są tak nowe, wdrożone, czyli patent, udoskonalone, czyli dodamy do pasty, do zębów nowy składnik, albo nowy smak jogurtu, tak, to już będzie to nowe, albo będziemy, no nie wiem, maszynę, nawet technologii nie musimy zmieniać, to już będą też procesowe, bardziej wydajne maszyny ustawimy w procesie, w ciągu wytwarzania w technologii, tak, i to już według nich też jest, czyli znaczące udoskonalenia, no i na przykład, jeszcze to jest też ważne, bo o tym nie powiedziałam, że innowacja jest nowością w skali światowej, w skali kraju, regionu bądź firmy. W skali światowej to wiadomo, przełomowy wynalazek, w skali kraju, tak? Czyli na przykład my sprowadzimy długopis, tak? Mamy taki długopis zagraniczny, a my zrobimy podobny, tak jak robią Chińczycy. To już jest nowa innowacja dla nas, tak? W skali regionu, tak? Czyli na przykład, no u nas nie było tych długopisów, ale na przykład w Warszawie są, tak? To jest nowość. I teraz na przykład w skali firmy. Firma konkurencyjna wytwarza ten długopis, ale my nie. I my zrobimy podobny długopis, tak? To już jest dla nas też innowacja. O, tak. No i tutaj nawet na tych slajdach jest, tak? Innowacja światowa w skali firmy. No, tutaj znowu Porter tam. Porter, kto to jest Porter? Porter? Michael Porter? Porter z ekonomii, z klasyki ekonomii. Kto to jest? Już kończę. To już my kończymy, tak. Zaraz, minuta, ja już kończę. Kto to jest Porter? To jest ekonomista, tak? Więc proszę Państwa, tutaj jeszcze są te Oslo Manual organizacyjne i wszystko to sobie poczytacie. A, i jeszcze tylko powiem o tym, że w tej chwili taką nowością są open innovation. To są otwarte innowacje, czyli to są takie innowacje, że na przykład firma nie ma pieniędzy na od początku do końca, ona zleca komuś i kupuje coś tam, tak? Coś wymyślili i ktoś inny to wytwarza, tak? To jest to. No, korzyści open innovation. A zamknięte otwarte i zamknięte. Zamknięte to są te, że od początku do końca my robimy proces innowacyjny, a otwarte, że my komuś to zlecamy. I tutaj Cheeseburger. No i przykłady macie Państwo. Innowacji, niepowodzeń, cechy innowatora i to już jest koniec.